taki werset, który jest nam wszystkim bardzo dobrze znany i też chętnie używany w różnych okolicznościach. Natomiast chciałabym, żebyśmy na niego spojrzeli troszeczkę w taki sposób proroczy. Przeczytam wam ten werset o tym, jak Jezus wyrzucił przekupców ze świątyni. Ewangelia Marka, 11 rozdział, 15 werset. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni. I wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie domem, będzie przez wszystkie narody nazywane domem modlitwy. A wy uczyniliście zeń i jaskinię zbójców. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić. Bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nauką jego. A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. I wiecie, jak gdyby nie chodzi o to, że mamy wypędzić kogoś z kościoła, tak? To nie o to chodzi. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to w sposób proroczy. W sposób taki, że Jezus poszedł do świątyni, poszedł do miejsca, które znał. On poszedł do miejsca, które znał. Dla mnie odnosi się to do naszych odrodzonych duchów. Że przede wszystkim w nas, czyli w tobie i we mnie, nie może być ani jednego lewego narodu. I teraz Jezus poszedł w miejsce, które znał. Poszedł do świątyni, ponieważ tam chadzał też za dzieciaka. I teraz zobaczcie, tak naprawdę ty wiesz najlepiej, co jest w twoim życiu. Ty wiesz. Ty znasz swojego ducha i Bóg zna twojego ducha. Gorliwość o dom twój pożera mnie, mówi Słowo Boże. To tobie i mi ma zależeć, aby w naszych sercach były uporządkowane rzeczy. Aby to w naszych sercach nie było dziwnych rzeczy. Tych rzeczy, które wielokrotnie zagracają nas. Kiedy Jezus powywalał ze świątyni przekupców, tak? Powywalał wszystko to, co zagracało i to, co przeszkadzało, jak gdyby, tej świątyni. I tak samo jest z nami. Dobrze jest spojrzeć w siebie samego. Dzisiaj będziesz uwielbiał Boga, jak będziesz się modlił. Nie stój i nie bądź w miejscu takiej powierzchowności. Bo jest taka tendencja, żeby powierzchownie rzeczy przyjmować i powierzchownie rzeczy przeżywać. Zajrzyj w siebie głęboko. Jeśli twoja świątynia, czyli twoje życie, jest zagracone, jest zakamienione, to bardzo trudno jest spojrzeć na rzeczy właściwie. Jeśli twoja świątynia, twoje życie jest zagracone, to trudno jest też przyjąć właściwe słowo, które jest głoszone. Wszystko, co ci dzisiaj przeszkadza, wszystko, co ci dzisiaj wadzi i zawala, a jeśli nie wiesz i nie widzisz teraz, to poproś Ducha Świętego, żeby ci pokazał. I zaświadczam ci z tego miejsca, że jeśli naprawdę szczerze będziesz chciał powywalać wekslarzy i inne dziwne rzeczy ze swojego życia, Duch Święty ci je pokaże. Tylko jest taka bardzo ważna rzecz. Trzeba się z tym zgodzić. Nie walczyć gdzieś z tym Bogiem, tylko zgodzić się. Tak, to są rzeczy, które zawalają i przeszkadzają mi, aby prawidłowo w ogóle wzrastać. Nie chcę, aby moje życie było zakamienione. Wyrzucę wszystko. Jak gdyby serce, czyli nasza świątynia, jest takim centralnym w ogóle miejscem. To jest bardzo ważne miejsce. To jest centralne miejsce. To jest miejsce, gdzie łączysz się w ogóle z Bogiem. Bóg chce z nami głęboko. On chce z nami bardzo głęboko. Czy wierzymy w to, że Bóg chce z nami głęboko? I że tak naprawdę jest jedna przeszkoda. My sami. Często zwalamy winę na okoliczności, na diabła i tak dalej. W ostatnim czasie ktoś mi składał takie świadectwo, że pojechał na usługę i zabrakło mu w czasie drogi paliwa.
i stanął i zaczął gromić diabła. Zabrał paliwa. A Duch Święty do niego mówi, po prostu trzeba było zatankować. Po prostu trzeba było zrobić tak zwane, trzeba było w ogóle sprawdzić stan faktyczny samochodu. Gdybyś sprawdził stan faktyczny samochodu przed wyjechaniem w trasę, to byś zobaczył, że nie masz paliwa. I tak samo jest z naszym życiem. Dzisiaj świat napiera na powierzchowność. Na rzeczy, aby one były w sposób takie powierzchowne, wiecie, żebyśmy powierzchownie Boga przeżywali. Ale Bóg chce z nami głęboko. On bardzo chce, abyś zaniósł przebudzenie w te miejsce, w które On cię posyła. Tak? Chciałabym, że zanim zaczniemy uwielbiać, chciałabym, żebyśmy wystąpili przeciwko wszelkiemu zagraceniu świątyni i módl się zgodnie z tym, jak Duch Święty będzie ciebie prowadził. Ty wiesz, czym jesteś zakracony, wiesz, czym jesteś obłożony. Ty wiesz, w ile rzeczy zaangażowałeś swoje życie i one tak naprawdę są bezowocne. Nie przynoszą żadnego owocu ani dla Ciebie, ani dla Królestwa Bożego. I często, gęsto, kiedy nie poodcinamy tych rzeczy, nie możemy wejść w rzeczy właściwe, w takie rzeczy, które Bóg dla Ciebie przygotował. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie, cudowny, święty Duchu. Kora la rabasa koloro basanta la rabasa umu koloro basaka la rabasa kerele sakoloro mosso ora basaka la rabasa koloro do mosso ore besaka la rabasa koloro mosso. Ty powiedziałeś, że gorliwość o dom Twój pożera mnie. Ojcze, my zgadzamy się z tym słowem i my dziękujemy Tobie za to, że my jesteśmy stworzeni po to, aby oddawać Tobie chwałę i cześć. My uwielbiamy Ciebie, cudowny, święty Duchu. Podnosimy chwałę z naszych odrodzonych duchów. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa usuwamy w tej chwili wszelkie zagracenie, wszystko to, co przeszkadza nam w tym, aby wejść w rzeczy właściwe, aby wejść w rzeczy właściwe. My przeklinamy te rzeczy w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Ty dałeś nam moc Twojego słowa, że Ty powiedziałeś, że Twoje słowo jest jak miecz i jak młot. Ojcze, i Ty użyj dzisiaj naszych języków do tego, abyśmy, Ojcze, w sposób radykalny, zdecydowany, pełny wiary, poodcinali wszystko.
Ojcze, ja teraz upodzę się, aby nas postera ducha, przejęła
Jesus, 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 Jes
Thank you.
liczy, ponoszę swego ducha krzyk. Jesus, da, moc i sile ma.
Tyś mi Jezus dał moc i siłę.
siłę mam. Prawdą słowa wykorzenia mi wytlenia z mojej duszy szlam. Tyś mi Jezus dał mocny w serce strzał. Prawda słowa nie przeżyła, uderzyła w kłam. Tyś mi Jezus dał moc i siłę mam. Prawdą słowa wykorzenia i wyklenia z mojej duszy szlam. Tyś mi Jezus dał moc i w serce strzał. Prawda słowa nie przeżyła,
serce strzał, każde słowa mi przyszyła. Świętą krwią Jezusa. Każdą decyzję, która została podjęta,
My pieczętujemy Twoją krwią i ogłaszamy, że diabeł nie podejdzie. My ustanawiamy mur z krwi Jezusa. Zabezpieczamy Twoją świętą krwią. Wzbudzamy w tej chwili język wiary. Język wiary. Systematyczne wyznawanie prawdy. Adekwatnie do sytuacji. Chora masy, kolor masy. Urana masy, kelana masy. My tępimy do końca wewnętrznych wrogów i ogłaszamy, że nic się nie odrodzi w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa wykorzeniamy i wypleniamy każdy kłam, każdy szlam. Wszystko musi odejść przez moc imienia Jezus.
uważa, że taniec jest nieduchowy. Coś wam powiem. Powściągliwe dusze, które były powściągliwe w świecie, jeśli nie wezmą autorytetu nad powściągliwością, będą również powściągliwe w Królestwie Bożym. Czyli będą stały i będą tak zwanymi obserwatorami. I powiem wam, jak to działa. Działa to w taki sposób, że nie będziesz brał udziału w pewnych rzeczach. Pewne rzeczy cię ominą. Może cię ominąć to, że będziesz pijany w Duchu Świętym. Powściągliwość może cię po prostu powstrzymać. Jeśli są takie osoby, to przełam się dzisiaj. Weź autorytet nad powściągliwością. Oczywiście zrób to nie dlatego, że ja tak zasugerowałam, tylko zrób z uwagi na to, że nie chcesz, aby cokolwiek i ktokolwiek powstrzymał twoje życie przed głębią rozwoju i przed głębią doświadczania Boga. Nie możemy wszystkiego zwalać na diabła. Ja mówię, tak jest ciężko. Wiecie, powściągliwa dusza to jest potworny blokier. Naprawdę, potworny blokier. Jeśli masz taką duszę, to zamknij oczy i zrób coś takiego, czego byś nigdy nie zrobił. Dla czystego wszystko jest czyste. Nie bądź obserwatorem, bo będziesz wiecznym obserwatorem Królestwa Bożego, które jest na wysięgnięcie ręki. Królestwo Boże jest w nas. Ono jest w nas. Tak mało to jest zrozumiałe. Królestwo Boże jest w nas. Tu w ogóle z uwagi na nasze poznanie to powinno być takie uwielbienie, że dzierżoniowska powinna się unieść w powietrze. Rozumiecie? To tam na Kordosie umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie, to tam na Kordosie umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie, to.
sposób te dwa pokolenia zostały połączone. Modlimy się, aby młodzi ludzie, Ojcze, chętnie uczyli się od starszych, Ojcze. I dziękujemy Tobie, Ojcze, za perspektywę u starszych, na pomysły młodych, Ojcze. I my dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty w cudowny sposób łączysz te dwa pokolenia i my ogłaszamy, Ojcze, że my w to wchodzimy, nic nie stracimy, niczego się nie boimy. Stawiamy porządek i hierarchię z nieba. Bierzemy z Ciebie przykład. Syn Boży, my uwielbiamy Ciebie. Ojcze, ja modlę się, aby każda osoba w Kościele mocy znalazła swoje miejsce w Kościele. Ja modlę się, Ojcze, o to. Apostolskie służby, ochraniamy Twoją krwią, służby ewangelizacyjne, ochraniamy Twoją krwią, służby nauczycielskie i pasterskie, ochraniamy Twoją krwią, służby prorocze. Dziękujemy Tobie za prawidłowy rozwój. Ja uwielbiam Cię. Dziękuję Ci za mądrość i za poznanie. Dziękuję Ci za ducha objawienia. Dziękuję Ci za łaskę, za porządek. Ja dziękuję Ci, Ojcze, że w Kościele Mocy i w Zespole Apostolskim wszystko funkcjonuje jak w szwajcarskim zegarku. Uwielbiam Ciebie. My ustanawiamy najwyższy standard posłuszeństwa. W imieniu Jezusa usuwamy wszelki bunt, wszelką krnąbrność i czary w imieniu Jezusa. Za wszelki rozwój. Ojcze, dziękuję Tobie, że kolejne osoby rozpoznają swoje powołanie, biorą za nie odpowiedzialność i służą wyzwoleni z grzechu, przeznaczeni w służbę dla Boga. Uwielbiam Ciebie. Dzieci i młodzież, to do was.
Kto chce więcej? To nie jest kościół tylko dorosłych. To nie jest uwielbienie tylko dorosłych. Nie budujemy tutaj kultury chrześcijańskiej. Modlimy się, aby silnie się dalej ogień. Kto chce aktem, kto jest świadomie w stanie zadecydować sam. Nie promujemy, nie wypychamy. Sam decydujesz. Wiesz, czego chcesz. Nie będę obojętny na
pokarm duchowy. Nie będę obojętny na rzekę ducha, która płynie w kościele. Nie będę obojętny na słowo, które jest głoszone. Będę częścią, jestem częścią. Decyduję się świadomie, aby być częścią, aby być częścią. Czy jest ktoś, kto jest obojętny na to, co tutaj się dzieje? Jeśli tak, to możesz dzisiaj być od tego wolny. Trwałe rzeczy są wtedy, kiedy podejmujemy decyzję. Czy jest ktoś, kto jest obojętny? Przychodzisz i tak naprawdę jest ci śmiertelnie obojętny, co tutaj się dzieje. To jest blokier. To jest blokier, aby przyjmować pokarm z tego miejsca. Jesteś uczniem. Jesteś uczniem. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Kilka dni temu miałam taką wizję. Wizję naszego kościoła. I potężne, tłuste krople wypływające z tego miejsca. I mnóstwo kapłanów na tej sali, biegających ze złotymi kielichami, którzy łapali te krople. To był obraz ludzi głodnych i zorientowanych na to, co się dzieje w tym domu. Thank you.
Oh,
gdzie miejsce na świętrze. Przez Jezusa krew mogę tu stać. Stoję tu śpiewając i wielbiąc, wywyższając Jezus, Twój głos. Wciąż to w ręce swe, wielbiąc Króla chwał. Oh.
serca swe. Wielbiąc Króla chwał, wołam święty, wołam święty. Wznosząc ręce swe, wielbiąc Króla chwał, wołam święty. Thank you.
kajdany puszczają, krwotok zdaje, bój się w sobie. Z uwagi na imię Jezusa. Głupota odchodzi. Bierzemy w tej chwili
Twój autorytet nad duchami i mymi duchami. I nakazuję im odejść z tego miejsca w imię Jezusa. Miejmy otwarte uszy i otwarte oczy. Zdolność przyjmowania pokarmu. Zdolność przyjmowania pokarmu i zdolność wydawania owoców w imieniu Jezusa. My dziękujemy Tobie za proroczą perspektywę. Za kolejną cegłę, która będzie budowała życie ludzi w imieniu Jezusa. Dzisiaj słowo.